No i witam na kolejnym filmie. Mam nadzieję, że u wszystkich wszystko dobrze w nowym roku. Mam nadzieję, że tam jakieś plany sobie już wzięliście i będziecie je realizować. Ja mam dla Was plan też, żebyście się nauczyli DevOpsa i zarabiali miliony. I tu nie śmieszkuje, Dobrą kasę się robi, także uczcie się ludzie. Brakuje ludzi na rynku, szukamy cały czas i ich nie ma i się nikt nie chce uczyć. Sami widzicie, jakie słabe wyświetlenia mam, no ale robię. Robię te kursy i robię je też w 2024 roku. Także witam wszystkich po przerwie. Ci, ci co przetrwali i dalej ze mną oglądają słuchają mnie, także witam serdecznie i dzięki, że jesteście. I uczcie się. Uczcie się ja was będę wspierał. Będę robił filmiki. Już niedługo pojawią się jeszcze inne filmy. Bo już kursik się tak rozpędził. Mam to pół wkładane w głowie. I będzie dobrze. Będzie dobrze nauczycie się i będziecie pracować. Może się kiedyś spotkamy w jakimś Fujitsu. Albo w Microsoftie, albo gdzieś tam w NASA. Dobra, śmieszkując, ale nie śmieszkuję. No, będzie dobrze. E, słuchajcie. E, także tak, taki e, krótki, głupi wstęp, jak zwykle. Coś tam trzeba było palnąć. No ale nowy rok jest i trzeba zacząć e, myśleć o sobie. Także zaczynamy od nowy rok od e, Network interface'u, czyli od karty sieciowej. Ostatnio był e, NSG. Nie, nie NSG, NSG był przedostatnio, ostatnio był e, storage account. No ale storage account usunąłem resource grupy. Tam trochę to zjada. E, no dobra. Lecimy, lecimy, lecimy z tematem i będzie dzisiaj. Karta sieciowa. Network Interface. I bierzemy. Tworzymy sobie Network Interface. Dlatego to tak robię. Po kolei po małych obrazkach. Żebyście zobaczyli jak to się tworzy. A na końcu stworzymy maszynę wirtualną. Oczywiście nie trzeba tego tworzyć wszystkiego po kolei. Można po prostu kliknąć, wybierz maszynę wirtualną i się stworzy ta maszyna i to wszystko się stworzy i to wszystko się tam przeklika i tak dalej. Ale w Terraformie nie będziemy tak robić. Nie ma czegoś takiego w Terraformie. W Terraformie będziemy wszystkie te resursy definiować. Dlatego robię krok po kroku, pokazuję jak to wyklikać ręcznie, żebyście zrozumieli później Terraforma. Dobra, VM1. Będzie. Dobra, subnet. Eee, VNet. Virtual Network. Nasz wybieramy. I subnet, który wybieramy. No, wybieramy. VNet. Nasz subnet. Ten, co już jest dodany. No a co? Stworzyliśmy to mamy. A e adresy dynamiczne niech się tworzą. Nie będziemy nimi zarządzać. Tagów nie dodajemy, jak zwykle. Mhm. Mm Jestem prezesem, to nie będę sobie kosztów wyliczał na podstawie tagów, nie? No. Dobra. To się tworzy, to powiem wam. a nie, a ja szybko się stworzyło, a miałem wam zajawkę powiedzieć. Albo wam mi powiem. Tak sobie myślałem ostatnio dla tych, którzy to oglądają, że może bym tak zrobił, że ten kurs, co prowadzę, od teraz już mi się kończą grupy, po nowym roku, po, 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 bodajże od lutego. I może zrobimy tak, że w zamian kurs będzie darmowy, ale napiszemy sobie kontrakcik. Jak znajdziecie pracę, to mi zapłacicie, a jak nie znajdziecie pracy, to mi nie zapłacicie. Ha! Co wy na to piszcie? Czy wam się coś takiego podoba? Fajne, nie? Tak sobie myślałem właśnie. No dobra, mamy. mamy naszą kartę sieciową. No i co? No nie ma tutaj nic więcej, tak? Mamy nasze IPKI, przypisane subnetu. Do subnetu jest przypisany Network Security Group. Tutaj nie mamy żadnego przypisanego. Możemy sobie stworzyć i dopisać. Będziemy mieć wtedy dwa no ale mamy na subnecie no i drugiego nam nie trzeba nie ma co dwóch firewalli na siebie kłaść tak no i co, no i fajnie, tak i wszystko jest przy okazji powiem każdy resource bo tutaj już będzie to potrzebne tak, tutaj już będzie to potrzebne w sumie każdy resource ma coś takiego jak id eee i i i tutaj w propersach macie coś takiego jak resource id. I to jest potrzebne w terraformie. Także to zapamiętajcie, resource id, że jest coś takiego. I jest to w propertiesach, w każdym resourceie Bo to będzie nam potrzebne. Tak sobie przyjdziemy też do Vineta na przykład. I też sobie wejdziecie do propertiesów i też macie resource id. Wszystkie, wszystkie mają resource ID. Także no, to jest bardzo ważne w Terraformie. Przy Terraformie będę mówił o co chodzi. No i dobra, jest interface network, interface stworzony. Króciutki filmik, nie będę przedłużał na początek roku. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. No i widzimy się w kolejnym filmie. I w kolejnym filmie już sobie stworzymy maszynę wirtualną. Także. Do zobaczenia, cześć!